pionierzy na zachód. Ojciec z dwoma braćmi wzięli skierowanie na ziemię zachodnie. Jechali przez Karłowice na Wrocław nad Odrze i stamtąd cała trójka przyszła na piechotę do brzegu. Jak to niektórzy mówią, jestem w kuwecie urodzony. Ja się urodziłem w 1947, ojciec od 1945 roku miał zakład i cały czas człowiek się przy zakładzie kręcił. Tu ojciec w 1945 roku, 1 września, zaczął swoją działalność. I dlaczego akurat w tym miejscu? Ten zakład to jest pewien taki ewenement, bo to była tak zwana altana dzienna. To znaczy ściana, która w tej chwili jest tam fragment zamurowany, i dach były ze szkła. I to robiło się zdjęcia przy naturalnym oświetleniu. Było dużo klientów, bo był to pierwszy, jedyny zakład w brzegu, nie było innych zakładów. I takie charakterystyczne zdjęcia były, że u ojca wisiała marynarka, przód koszuli i krawat. Bardzo dużo ludzi nie miało jeszcze wtedy jakichś porządnych ubiorów, tak jak ktoś przychodził do zdjęcia, do dokumentów, to się rozbierał, biorą taki... Ten krawat był na taką szpilkę, wpinało się marynarkę i było robione zdjęcie. Także trudno policzyć, ile osób w tej marynarce miało robione zdjęcie. Jak ojciec złożył zakład, to główny interes był na ruskich. Ruscy, dla nich zdjęcie to była nowość. Ustawiali się od tego wejścia wzdłuż. Także jak ojciec przychodził, to kolejka była. Do dziś pamiętam, no takie skojarzenie mam, że zapach dziegciu wraca mi dzieciństwo. Z tego względu, że jak bardzo często nosiłem dla ojca obiady, po tych schodach kręconych, jak wchodziłem na górę, stali Ruscy. I oni mieli buty czyszczone tym dziegciem. I ten zapach tego dziegciu był taki przejmujący, że jak teraz poczuję, momentalnie mi staje zakład przed oczyma, Ruscy, którzy są w zakładzie. No śmieszne, no ale takie są skojarzenia. A bardzo często Ruscy płacili, no jakby to dzisiaj powiedzieć, barterem. To było tak, w domu pamiętam często jakieś zające było, jakiś dzik leżał. To była ich czasem zapłata. Ale tak to do 55 roku przychodzili. Po 56, jak przełom tym nastąpił, już przestało robić zdjęcia. Człowiek robił zdjęcia, może już teraz tak nie, bo już ludzie są obyci, ale jak wyciąga aparat, to raptem ludzie wszyscy się naprężali, aby jak najlepiej wyjść. Każdy się ustawił w tą czy w tamtą stronę. Ach, bo ja będę, żebym jakoś to wyglądał. W tej chwili ludzie już tak nie bardzo zwracają na to uwagę, ale każdy no, czuł to napięcie, robienie zdjęcia. Najpiękniejsze momenty były, jak się robiło zdjęcia na tak zwaną z magnezją. Zamiast lampy błyskowej. To było po prostu takie urządzenie, że się sypało magnezję, podnosiło raz się rękę do góry, ustawiało się czas na B, naciskało się, tam była taka sprężyna, wytwarzała iskrę i następował wybuch jak gdyby. Potężny błysk, kupa dymu,
ale zdjęcie ładnie oświetlone, miękkie, dopracowane. Nie tak jak kierunkowe światło, tylko to było światło ogólne, jak gdyby. Ale bardzo często na zdjęciach można spotkać ludzi, którzy mają przestraszone oczy, bo czekają na ten błysk, rozdziawione usta i jak to będzie. Bardzo często na wakacjach było tak, że już miałem rower, już miałem jechać na basen, telefon do zakładu, na placu do zakładu. Suszyć zdjęcia, wyciągać zdjęcia z puczkarki, kąpiel zwilżająca, naklejanie na blachy, wałkowanie. A najlepsze, co ciekawe było, najlepszym przysmakiem dla mnie było, jak wziąłem troszeczkę, spuszczałem wody z puczkarki, ona miała jakiś specyficzny posmak tam był. Tiosiarczyn i kwaśny siarczyn sodu i tak sobie wypić. On ma jakiś fajny posmak. Najsmutniejsze było to, że każdy jeden dzień, łącznie z niedzielami, ojciec był w zakładzie. A dlaczego? Niedziela to był święty dzień. Ludzie elegancko ubrani byli, bo szli do kościoła, to od razu pójdziemy do fotografa. I bardzo dużo właśnie w tym czasie było takich zdjęć rodzinnych. Aparat po wojnie, lata 50., to był rarytas. A druga rzecz, niebezpiecznie było chodzić z aparatem po ulicy. Opowiadał ojciec o takim jednym młodym człowieku, który przychodził do ojca i wywoływał zdjęcia. Pewnego dnia się nie pojawił. Rodzice przyszli, pytali się, czy coś ojciec wie. Nic nie wiedział. Wiadomo, jak było. W 1953 roku przeszliśmy kipisz w zakładzie, w domu też. UB szukało zdjęć ruskich, bo ponoć ojciec miał robić zdjęcia i wysyłać je na zachód. I wtedy prawie 80% tego archiwum, co ojciec miał, zostało zniszczone. Zostało po prostu wyrzucone to wszystko. Płyty szklane zostały potłuczone, część została spalona. Zaczęliśmy grzebać u ojca w materiałach i faktycznie zobaczyliśmy, że są bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczy, które już nie istnieją, a jeszcze nie pamiętają w tej chwili ludzie, jak to kiedyś wyglądało, jak to się zmienia. Każdy się przychodzi obok tego miejsca obojętnie, a to jest miejsce dla mnie inaczej wygląda. Jak czasem komuś pokazuje jakieś zdjęcia z brzegu z tamtych lat, mówię, a gdzie to jest zrobione? Ja mówię, jak to? No Poznań. Nie są w stanie poznać tych miejsc. To był rok chyba 66, jak zaczęliśmy po prostu to zbierać wszystko, że coś takiego było. Czasem w niedzielę, jak jest ładna pogoda, biorę aparat, spaceruję po brzegu i też fotografuję miejsca, które mogą się zmienić. Zaraz po wojnie, jak się chodziło ulicami brzegu, dużo było ruin. No i z tych ruin różne zapachy, bo to ludzie czasem, nie było toalet miejskich różnych i na ulicy Mlecznej to też była ruina, ona została rozebrana. Każdy wiedział, że tam teatr był i teraz jak ja ludziom pokazuję te zdjęcia, mówię, to jest niemożliwe, to jest ulica Mleczna? Tak, to jest ulica Mleczna, tylko już zmienił się charakter zabudowy. To wejście główne do tego teatru miejskiego, nie ma go, ale jest tą kulturę i wejście jest od przodu. Także te miejsca się zmieniają. Tak samo jak wszyscy są zaskoczeni, są, że w brzegu poczta była zniszczona. Ona taka po wojnie była. Ona chyba została oddana na początku lat 60. i dopiero została odbudowana. Ale tak to wstała jako ruina. Jest to zniszczone gimnazjum piastowskie. Zaraz po wojnie. Tak to wyglądało, widzimy tylko te trzy szczyty. I później jak zaczęto robić remont, przewrócono pierwotną, jak na dawnych rycinach jest, że wszystkie szczyty odnowiono. To miasto jest ono
powiem krótko, jak to mówią Niemcy, to jest mój heimat. Ja jestem, jakby można powiedzieć, Ślązakiem, na Śląsku jestem urodzony przecież. I to jest moja ojczyzna. Ojciec 31 lat prowadził zakład, ja już 32 rok prowadzi. No to już jest trochę lat spędzony w tym zakładzie i no, ja już mogę zamknąć zakład, mam emeryturę. Co ja będę robił? Ja z przyjemnością przyjeżdżam do pracy. Tego by mi brakowało. To jest tu zawsze coś nowego jest, coś ciekawego, kontakt z ludźmi. Mam nadzieję, że trochę pociągnę jeszcze. O, dziękuję. Tak pani będzie wyglądała, zaraz pani pokażę. O. Mam niesamowitą satysfakcję, że mogę pokazać dorobek ojca. To, co ojciec zrobił. To, że to miasto ma jakieś, no, historię udokumentowaną. To, że szereg ludzi przychodzi, starszych ludzi i wspomina, a ja u pana ojca zdjęcia ślubne robiłem, tam na spacerowej po pokręconych schodkach chodziliśmy. Tam się wchodziło po tych schodach, tam się siadało, ojciec brał te kij, przesuwał to oświetlenie, ustawił te lampy, to wszystko. Także to faktycznie było takie, no, magia. Tam była magia.